Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w grze, która wygrała w głosowaniu na następną serię Zagrajmy w po Gothiku 3. Zwycięzcą okazała się gra o nazwie Gothic 2 Noc Kruka. Szczerze wam powiem, że nie spodziewałem się innego wyboru, były też inne propozycje, był Colin, był Dead Space 3, ale Gothic 2 Noc Kruka wygrał, chyba było 5 głosów na tą grę. Tak więc wy zdecydowaliście, ja się dostosowuję. Dzisiaj wypuszczyłem filmik, jeśli chodzi o to, kim będę grał. Kiedy ja nagrywam ten odcinek, to na razie wygrywa Najemnik, ma 2 głosy. Tak więc śpieszcie się, bo już niewiele czasu wam zostało. No co, zaczynamy. Co tu więcej mówić? Filmików nie będę pomijał, być może je widzicie. Bo ja je widzę. Więc posłuchajmy. Jeden człowiek odmienił los wielu setek. Ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Aha, jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. No właśnie, jak zapewne słyszeliście, bezzmienny pokonał śniącego, magiczna bariera w górniczej dolinie prysła jak mydlana bańka. Aksardas uwolnił nas spod głazów, którymi był przygnieciony nasz bezimienny. Oczywiście wszystko się wyzerowało, wszystkie umiejętności poszły, jakie były w Gothiku 1, wszystkie przedmioty, tak więc zaczynamy od nowa. Aksardas wspomniał o nowym zagrożeniu. Dowiedzmy się, o co chodzi. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią.
Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Aha, czyli była wspominka, był również filmik, ja go nie widziałem, wy może go też nie widzieliście, a może widzieliście, nieważne, zobaczę to po nagraniu tego odcinka. Tak więc Xardas opowiedział nam o potężnym artefakcie Beliara i że ma swoich sług, swoje sługi, które już rozpoczęły misję przygotowawczą ataku chyba na Corinis. Tu głównie chodzi, to już każdy wie, o Jarkendar, o szpon Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Corinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Corinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś.
a już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. Dobra, rozpoczynamy rozdział pierwszy, zagrożenie. Tradycyjnie długa gadka z Xardasem. Przeczytam sobie jego książkę. Oczywiście po to, żeby zdobyć trochę doświadczenia. Stara kamienna tablica. Powiedzmy Xardasowi o niej. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Dobra, tego nie będę się pytał. Ja to wszystko wiem. Nie pierwszy raz gram w tą grę. Tak więc zaczynamy. Gothic 2 Noc Kruka, kolejna część Gothica na moim kanale. Miejmy nadzieję, że równie udana będzie jak pierwsza, jak trójeczka. Mamy pierwszą broń, lagę. Aha, i odcinki z Gothica 2 Noc Kruka będą trochę dłuższe niż 15 minut. Tak sobie ustaliłem. Może będą rzadziej, ale będą dłuższe. Więc mam nadzieję, że się cieszycie. Bo Gothic 2 Noc Kruka nie wymaga aż tak dużego bitrate'u jak Gothic 3. Więc tu mogę sobie pozwolić na dłuższe materiały. Tradycyjnie łazimy po wieży Xardasa, bierzemy co tylko możemy, czytamy książeczki dla doświadczenia. Tak więc mamy udać się do paladynów i przekonać ich, aby dali nam oko i nosa. Ale to nie będzie takie proste. Skoro tak teraz łazimy po tej wieży, to powiem wam jeszcze w sprawie tego głosowania. Ja osobiście bym chciał zagrać sobie paladynem, ale jak na razie wygrywa najemnik, tak jak mówiłem, jak nagrywam ten odcinek. Więc dobrze. Jest jeden głos na maga ognia i dwa na najemnika. Mi to tam bez różnicy. Pewnie magiem by mi najgorzej poszło, bo dawno nie grałem magiem. Nie mam takiego doświadczenia niż na przykład w broniach. Są jakieś półeczki, pochodnie, woda. Zbieramy wszystko, co się da oczywiście. Woda. Pochodnia. Ja dzisiaj nagram sobie parę odcinków na zapas, żeby mieć, ponieważ naprawdę szkoła dobija. Dopiero dzisiaj w sobotę znalazłem czas na nagranie odcinków. Bo tak to jak nie jakiś sprawdziany, to prace domowe i po prostu nie wyrabiam. Dlatego jak tylko mogę, to wykorzystuję czas na nagrywanie tego Gothica. Tu mamy pas siły plus 5. Przyda się tych wszystkich roślin, które tam dają siłę, na razie nie jem. Są jeszcze jakieś pojedyncze sztuki złota. Powoli zbliżamy się w ogóle do 5000 wyświetleń filmów na moim kanale, z czego jestem zadowolony. Zobaczymy, jak Gothic 2 Noc Kruka się przyjmie. A właśnie, bym zapomniał. O nie, owca mi uciekła. Już myślałem. Wrócę się jeszcze po przedmioty, bo zapominam, że przy wieży Xardasa są jeszcze inne przedmioty.
Trzeba tu po tych skałach powskakiwać na nie. O właśnie. Jeszcze raz. O. Tu będzie jakby taka skrytka. O, tu jest zawalone przejście. Nie wiemy dokąd prowadzi. Oczywiście możecie mi w komentarzach doradzać. Nie wiem, czy to jeśli chodzi o zadania, czy o mój ekwipunek, czy miejsca, które warto zwiedzić. Możecie to wszystko pisać. Ja spróbuję się dostosować. Dobra, zróbmy pierwszy zapis. Miejmy nadzieję, że w tej serii nie będę miał takiego pecha, że mi po prostu nagle save'y zniknął. Że wszystko będzie w porządku. Tu mam pierwszego przeciwnika. Licząc owcy goblina. A masz. No. Czekałem tylko właśnie aż mi namierzy i ładnie wyceluje. Nie wiem jak z dźwiękiem w tym odcinku. Wolałem, żeby mnie było bardziej słychać niż grę. Ale to zobaczę po tym odcinku. Cieszę się w ogóle, że jeśli chodzi o właśnie następną serię Zagrajmy, tyle ludzi się udzieliło, było 13 komentarzy. Był jeden głos na Dead Space'a, chyba 4 czy 5 na Gothica 2, jeden na Colina był, a inne to już były takie normalne, niedotyczące serii przyszłej. Ja się nawet cieszę z Gothica 2 Noc Kruka. O, cześć. Zauważyłem go. Oj, kurde. Kombos mi nie wyszedł. Ale goblin pokonany. Będę oczywiście często zapisywał. Idziemy tędy. Tu są właśnie aż trzy gobliny. No, przyjdzie jakiś. Przyjdą wszystkie. No to chyba właśnie umieram. O, kryt w las. To mam szansę. Dobra, trzeci się wycofał. O, miałem szczęście, że krytyk wszedł. O, cześć. A masz. Okej, okay, i gobliny 3 padły. Bez większym uszczerbku na zdrowiu. Częste save'y mile widziane. Dobra, zobaczmy co tu, czego tu pilnowały. Oczywiście jesteśmy, idziemy teraz do kotliny. Jak zapewne zauważyliście. Pogadać z pewną osobą i poekspić ogólnie. Nie ma co tutaj ukrywać, jeśli chodzi o jakieś miejsca, czy tam spoilery, bo założę się, że większość moich widzów grała w Gothica 2 Noc Kruka. Postaram się nie nagrywać jakoś mocno do przodu, żeby, nie wiem, wysłuchać waszych komentarzy. Niech tu przyjdzie polna bestia, no. Czy to jest młoda polna bestia? Ale hity ma, o właśnie. Dobra. Nie tak źle. Nie chciałem po prostu na niej zużywać kuli ognia. Oj. Uf. Widzicie? Jak mi pociągnęła. Życie. Nic tu nie ma. Grzybki. Zbieram wszystko, bo za grzybki będzie mana, a za jabłka siła. Dobra, zjem se coś. Ciemne grzyby mogę jeść, a co tam? Byle tylko się wyleczyć. Okej. Tak więc ruszamy dalej. Zrobię zapis. I w drogę. Która tam jest minuta?
No właśnie, 20. To jeszcze chwilę. Nie wiem, jakiej długości będą odcinki, ale myślę, że minimum 20. Bo wiem, że czekacie na Gothica i po prostu chcę wam dłuższe odcinki zafundować. Chociaż nie było jakiegoś marudzenia w Gothicu 3, że takie krótkie. Ale tu wam robię taką, nie wiem, niespodziankę. I będziecie mieli po prostu dłuższe materiały. Tylko tak jak mówię, niecodziennie może pojawić się odcinek. A właśnie łuku nie założyłem. Się rozgadałem. Zanim pogadamy z Lesterem, to ja bym chciał tego młodego wilka zabić. Biegnie? Biegnie. Więcej wiem, jak go bić, więc... O nie! Właśnie o tym mówię. Lester mi go zabierze. Gdzie ten młody wilk? On biegnie. Jedna bestia mniej! Właśnie tam. Ten mi zabił. Lester jednego. No nie, cfelu. Jest. Jedna bestia mniej. Mój exp. Dobra. On się zatrzymał, bo pewnie chce z nami pogadać. To ja tylko sobie zjem. I zapiszę. Siema. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę! Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Corinis. Co wiesz o tym mieście? Corinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jak widzicie, w Gothicu 2 Noc Krótka doszły nowe dialogi i postacie mają różne głosy, ponieważ są to dialogi z dodatku. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża.
mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Dobra, pogadaliśmy sobie z Lesterem. Lester powiedział nam o cieniu. Dobra ludzie, ja myślę, że tutaj skończymy pierwszy odcinek. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, to poproszę o łapkę w górę. Zwykle tego nie robię. Ale jeśli jest Gothic, to chciałbym, abyście łapkowali. No i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.